Cześć tu, tatuś i Oluś, a nie. Nie, tu jest Oluś i tatuś. Tak jest. Nie złe wdzianko. W związku z tym, że ja dzisiaj będę mówił ciszej, bo jestem po zabiegu czego? Po zabiegu usuwania obydwóch migdałów. Ciężko mi się mówi, tak powiem wam szczerze, ale... Bo ma tam tatarany w migdałach. Znaczy, po migdałach. No, po migdałach. Ale w związku z tym, że od miesiąca już oficjalnie w Polsce jest co? Nowa seria. Super. Zinx. Finks. Finks. Neon. Power. Gdzie jest ultra rzadki. Jak się nazywa? Kolor Flash do zgarnięcia. I co chwila pojawiają się nowe rzeczy, w związku z tym organizujemy konkurs. I wszystko, co dziś otworzymy, my będzie... Możecie wygrać. A, żeby wygrać, musi... Mogę ja powiedzieć? Powiedz. Konkurs polega na tym, że w trakcie filmu pojawiały... Głośniej. Będą się pojawiały, więc patrzcie uważnie na film, będą się pojawiały literki jakiegoś Zinxa z... Super. Serii Neon Power i będzie tam na przykład, będzie tam za wszystkich liter musicie złożyć Zinxa jakiegoś i musicie go narysować. Tak, nazwę Zinxa, nazwa będzie oryginalna, taka jak jest na ulotce, albo możecie sobie w internecie sprawdzić, jak nie będziecie wiedzieli, co to za Zinx, ale na pewno to jest taki, który na pewno Olusiowi się bardzo podoba, albo mi, albo nam, obydwoje. Dwom, tak jest. Dobra, mniej gadania, więcej otwierania, więc dzisiaj będą trzy nagrody, tak? Pracę wysyłamy do 10 września. Nie, października. Października. Do 10 października. I nagrody będą trzy. Będą trzy kategorie wiekowe. Powiedzmy od 3 do 6 lat, od 7 do 10 i od 10 wzwyż. Żeby było sprawiedliwe, tak? No bo wiadomo, że prace 4-latka są mniej dokładne, ładne, że tak powiem, niż prace na przykład 10-latka, tak? Czyli na przykład to będzie dla tych. To będzie dla najmłodszych, a te dwie dla starszych losowo, już nie będziemy mówić kto mu. Chyba, że jak będzie finał, to powiemy kto dostaje co. Dobra, zaczynamy od zestawu startowego. Nie, bo zestaw, zawsze zestaw taki, poczekaj, nie, żeby nie poniszczyć, bo postaramy się jak najmniej... Tutaj jest takie... No. A ja chciałem to rozciąć tak ładnie, abyśmy zakleili. Tutaj, poczekaj. Zobaczymy, czy mi się uda. Wziąłem specjalnie nożyka, żeby nie niszczyć, żeby jak najbardziej, że tak powiem, w oryginale wam przyszło, że prawie nie rozpakowane, ale musimy rozpakować, żeby zobaczyć, co tam jest i jak można się bawić tymi czaderskimi nowymi... Super fingami. Fingami? Nowa nazwa. Od 12 serii będą fingi. Od 12 serii będą fingi. Słyszeliście? Fingi. Mamy gazetkę startową. Mamy Oluś, gazetkę fingi. Mamy tutaj w tej zestawie mogę jeden otworzyć? Egzoszkielet. Możesz otworzyć i go złożyć w tym czasie. A, bo to ja wolę Zinxa. O, mamy Zinxa, mamy egzoszkielet i mamy książeczkę. W tej książeczce na pewno są... Pamiętajcie o tych literkach, które się pojawiają. O, zobaczcie. Tak wygląda rysunkowy kolor Flash, a ja a wam... Tak wygląda mikser. Mikserek, który gada i ma ząbki. Zobaczcie, tu ma na górze dwa ząbki i tam gada, a ty otwieraj kolor, znaczy... Kolor Flash. Nie, egzoszkielet. Tak, na pewno się trafi kolor. Nie, egzoszkieleta. A ja pokażę wam, jak wygląda prawdziwy... O. Kolor Flash wygląda tak, ma wielką głowę, więc jak tam, nie wiem, macie możliwość dotykania saszetek, to zawsze możecie wymacać go po dużej głowie, taka mała podpowiedź. Życzę wam powodzenia, żebyście go trafili. No, ale dlaczego nie składasz? No bo na razie jeszcze a, gumka, dobra. A w ogóle trzeba sprawdzić, czy tą gumką czy czasem nie można zetrzeć ołówek. No, to sprawdźcie. Dobrze. Nie, tej samej, co oczywiście w gazetce jest komiksik i to całkiem spory. Opisane są kidy. Wszystkie nowe 6 sztuk kidów. Będzie kit popcorn, kit... co to jest? Mikser? Mikrofon. Mikrofon, rolki, orężada, puszka z orężadą, farbka i orężada banan. Orężada jest czerwona. Banan. Orężada jest czerwona. Orężada jest czerwona, różowa to jest. Dobra. Zobacz, tutaj. Gdzie? No to jest różowy kolor. Mi chodzi o to. A to jest pomarańczowy kolor. No,
to co to jest? To jest oranżada. Ale oranżada jest czerwona. Nie, to zależy jaki kolor. No to może być mirinda albo, no nieważne, jakiś napój gazowany, tak, kochanie? Mamy tak opisane dokładnie, poczekaj, zaraz sobie zobaczysz, ty składaj szkieletona. Mamy przede wszystkim, są skupienie, widać tutaj w tej gazetce na tych kidach, ale są też postaci, czyli pamiętajcie, jak będą się pojawiać literki, to tu na przykład jest kolor Jackie i na przykład taki kolor Jackie, być może takiego będziecie musieli narysować, ale tak naprawdę musicie złożyć te literki. Na szczęście one będą po kolei, czyli jak od pierwszej literki do ostatniej będzie tworzyło całość Zinxa, którego trzeba narysować i wysłać gdzie, Olusiu? Do... Na skrzynkę e-mail. olusitatus@gmail.com. Dokładnie. olusitatus bez przerwy @gmail.com. Zresztą wam się teraz tu pokazuje. Jak nie wiecie o co chodzi, poproście rodziców i na ten adres wysyłamy rysunek z imieniem i z ilość lat osoby, która to rysowała, czyli wasza, tak? Ilość lat, ile macie lat. O, są opisane zinksiory, więc zestaw startowy trzeba koniecznie mieć, a tu mamy pokazane, jakie wszystkie podstawowe rzeczy będą w tej serii, znaczy już są u nas, ale oprócz tego pojawiają się nowe zestawy. Coś nie poszło? Coś nie pójdź. No trzeba dobrze włożyć, albo odwrotnie. Już, ale już to dobrze, to dobrze. Dobrze, daj. Dobrze. Olusiu, powiedz mi z tych pojazdów, które ci się bardziej podoba? Jakie pojazdy z tych? No. Pizza koptera. No to otwieramy pierwszego pizza koptera. Poczekaj, ja otworzę tutaj tak, żebyśmy nie zniszczyli. A tutaj, tutaj. Open. No ja wiem, ale nie chciałem rozerwać. A, bo to jest tak. Open. Czekajcie. Dobra, open, open. Przepraszam, że dzisiaj tak bez humorku, ale cały czas mnie gardziołko boli. Tak. Dlatego Oluś, musisz ty jakiś żarcik wrzucić. Dobra. Jak nazywa się sekretny kret? Jak nazywa się co? Sekretny kret. No. 3, 4. Odpowiedź. Sekret! Sekret, sekretny kret, brawo ty. W tym zestawie mamy Pizzermana, a Pizzerman nie był z poprzedniej serii? Był w 8 serii, ale go ulepszyli, Loda też ulepszyli. Aha, no właśnie, bo on któryś był. Mamy Zinxa, pokaż Zinxa. Ten Zinx też był, tylko go ulepszyli. Mamy Zinxa, czyli mamy pizzę i... Poczekaj, nie, żeby nie rozwalić, bo chcę tak w oryginale potem, jak ktoś wygra, żeby tak w takim pudełku dostał, tak? Okej, okay, tu są gumki, niestety już będzie bez gumek. Staramy się nie zniszczyć. Zobaczcie, pokazuj Olusiu, co można z tym pizzakopterem. A naboje? Najważniejsze, bo to jest jeden, moim zdaniem, z lepszych. Poczekaj chwilę. Jeden, moim zdaniem, ale z lepszych. Ale minus jest taki, że to mało co przewraca. Strzelałem z Zinxa i że mało ma siłę, ale leci daleko. A plus jest tego taki, ja uważam, że jeden z najlepszych, że ładujesz 3 na raz, bo zawsze w tych zestawach zinksowych było pojedynczo i używasz tego jako pistoletu. Olek, teraz ja to stawiam. Ale to go nawet nie przewróci. Może przewrócisz. No dawaj. O, poczekaj, co? Oj! Ale lepiej wtraw go. O! Widzisz? Dawaj. I jest! No i co? Przewróciłeś, tylko trzeba dobrze, już skończyłeś. 3. Ma 3 strzały. Ma, puść na chwilkę, puść na chwilkę. Dobrze, ale puść na chwilkę. Ma kręcący się, tu możemy zaczepić kolejnych zinksiorów na przykład. Tutaj też. Tutaj z drugiej strony też, ale oryginalnie to wygląda. A gdzie on jest oryginalnie zaczepiony? Oryginalnie on jest z boku zaczepiony, jak jest na rysunku. Tutaj, tamto ja wiem. Tego ci chodzi? Nie, tego. To jest tak. A to on jest z boku, faktycznie z boku, bo myślałem, że już zamontuj go. Pokaż w całości, jak wygląda. I to jest, pamiętajcie, jedna z nagród. Druga, znaczy pierwsza, dla najmłodszych, zestaw startowy z komiksami i z innymi rzeczami. Z Zinxem i egzoszkieletem i z gazetką niewypełnioną. O, widzę, że słabo ci idzie. Daj. No ale to podobnie ci się śpieszy, syneczku, na trening. Dobra, dobra. No dobra, dobra, 8 godzin później, a ja zaczynam otwierać już
kolejnego. To już jest pizza kopter. Pokaż wszystkim, jak ładnie wygląda. Zaprezentuj. Zaprezentuj. A ty chciałeś przewrócić? Czy przewróciłeś? A nie, bo... O, no i widzisz, no i co? Przewraca się. Pokaż teraz, tu widzą. Tutaj. Tu się da w ogóle wkładać, taki poradnik. Aha, też da się. Ale można od góry wszystkie trzy naraz, tak? Tylko zaraz będziemy musieli ich poszukać. Okej. A mam prośbę, żeby widzowie zobaczyli, jak daleko to leci. To jeszcze... O! Lusiu! Dawaj, ruchy, kluchy, syneczku. No jest, ma otwartą klapę. Oleś zaprezentuje, jak daleko leci. Staniesz jak najdalej, zobaczymy, czy przeleci. Masz? Ale nie, no tu, tam wróg idź. Tam wróg. Tak, żeby było widać pistolet i strzelaj tam. Mam nadzieję, że znajdziemy i dostaniecie wszystkie trzy. Uwaga. Strzelaj tak, żeby za kam... Ale nie, nie. Tak gdzieś. No, no, uwaga. Trzy. No, dobra. No, na jakieś 2 metry leci, całkiem nieźle. Dwa, synku. Kiedyś lepiej leciało. No bo może źle nacisnąłeś, bo ty słabo naciskać trzeba. Ja teraz strzelę, no, żeby wam pokazać. Ja teraz spróbuję znowu, tak. Nie, teraz ja spróbuję. Zostaw tego noża. Wam pokażemy. Już pokazywałem. Kolor flasza, ale ja pokażę. Patrzcie. Kolor flasza. O, teraz to tak strzeli, tak, że nic nie poleciało. Uwaga, mamy zablokowane. No i jak leci ładnie? Ładnie, no, leci teraz elegancko. Nie, teraz. Nie było widać. Nie, nie było widać, już nie. Teraz następny. Raz. Olusiu, następny. Ty otwieraj w tym czasie następnego. Nic, ja współpracujesz dzisiaj ze mną, zamiast mi pomagać, bo jestem chory, bo mi gardziołko. To ty. Wszystko upiera się, że ty. Bierz, Olusiu? No, widzicie, czyli trzeba dobrze naciskać. Ja dobrze naciskam. No, widać się za słabo, bo jesteś mniejszy, to masz mniej siły. Bo zaraz popsujesz komuś, nagrodę. I będziesz musiał skakać do sklepu i kupować ze swojej kasy. Nie kupię. Okej, okay. Żarty żartami. W ogóle coś mi dzisiaj uszedłem. A! Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jestem bez brody, bo musiałem zgodzić brodę do zabiegu, bo jak mnie usypiali, to mnie nastraszyli, że jak będę miał brodę, to mi powietrze nie będzie dochodziło i będzie mi się ciężko oddychać. Dobra, mamy drugiego, otwieraj Zimsa i naboje. Drugi jest to, tamten był pizza cocktail, a tu jest Turbo Ice. Tu też są trzy naboje, to są kulki lodów. Już ci synku... To bardzo słabo wystrzeliwuje. Poczekaj, bym cię zaciął, synuś. Poczekaj. Syneczku. Okej. Wcale nieprawda, nie słuchajcie go, że słabo, bo to nie jest broń, tylko to jest zabawka. Przypominam. I słabo, jak się słabo naciska, to wtedy jest słabo. Bo ja wam pokażę, że mocno... Ale tego się nie naciska. No, naciska się, żeby wystrzelić. No po co się mądrujesz? To się tak katapulta. To się nie naciska, to się tak... No czyli się naciska na dół, żeby katapultę wystrzelić, synuś. Czemu ty się kłócisz? A co, się dmucha, żeby wystrzeliło? No synuczy. Może tak. No może jednak nie. No może tak. Nie wiem, czy zwróciliście, że on się robi coraz bardziej niegrzeczny. Dobra, Olek, teraz ty pierwszy. Ty wystrzeliwujesz, zobaczymy jak daleko, a potem ja. Masz wszystkie trzy? Widzisz? Tu jest katapulta, żeby wystrzelić. Chcę, Oluś, pokazać, że tutaj montujemy sobie. Masz rację, brawo ty, zapomniałem o tym, piąteczka. Pokaż z boku. Egzoszkieleta będziesz strzelał, dobra. Uwaga. Czekaj. Tutaj? No. Tak. 3, 4. Dobrze, trafił. Dobrze, zobaczymy, czy ja trafię. Teraz będzie taka konkurencja. Uwaga, 3, 2, 1. Aj, prawie i ostatni ty. 3, 2, 1. Pamiętajcie o literkach, które się pojawiają w konkursie, że wysyłamy rysunki do 10 października. Tego Zimsa. Nie, do 10. Aha. Do 10, czyli nie ma dużo czasu. To jest tak zwany szybki konkurs. Trzeba szybko odgadnąć, jaki Zings i szybko go narysować i szybko przesłać. Gdzie, Olusiu? Na jaki adres? Na Olus i Tatus.
małpa@gmail.com. I do wygrania są te trzy nagrody, czyli zestaw startowy, jest helikopter i jest co jeszcze? I takie. No jak to się nazywa? Ice. Nie. Ice karamba. Nie. Ice karamba. Turbo Ice. Okej, okay, pokaż. To są te dwie rzeczy. Zobaczcie, tu Zinx jest z tego, jest Lodzio Miodzio. Mamy gazetkę, wszystko to jest do wygrania. Będziemy teraz kończyć. Zapomnieliśmy, żebyście nam zostawili co? Łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Dzwoneczki. Mam nadzieję, że następnym razem już będę mógł lepiej mówić, będę weselszy. A Oluś będzie jaki? Grzeczny. To będzie ciężko, ale nie szkodzi. Już, bo jesteśmy skąd? Z Łodzi! Dobra, trzymajcie się plutko, buziaczki, pa, hej, pa! Pa, uu, pu. Cześć Oluś, pozdrawiam cię serdecznie z Berlina!